Letni salon artystyczny członków Stowarzyszenia Amatorów Plastyków w Tomaszowskim Muzeum rozpoczął się wernisażem wystawy malarstwa i grafiki Mateusza Młynarczyka pod tytułem Spotkanie. Spotkanie tytuł, ponieważ jeden obraz jest zatytułowany Spotkanie. Jest to obraz, który malowałem z myślą o bardzo bliskiej mi osobie. No i uważam, że nawiązując do tego obrazu Spotkanie, sympatycznie i miło zatytułowałem wernisaż. Mateusz Młynarczyk zaprezentował 29 prac. Technikami, którymi się najczęściej posługuje, to akwarela, pastela sucha i akryl. Członek SAP-u mówi, że malować lubił od zawsze. Moja przygoda z malarstwem zaczęła się od najmłodszych lat. Można powiedzieć, że jak miałem 5 lat, już potrafiłem malować, stawiać kreskę. W latach, kiedy chodziłem do szkoły gimnazjalnej, chodziłem na kółko plastyczne do pana Mirosława Bernackiego. Nauczył mnie stawiać kreskę, rysować. Uczył mnie kształtów, głównie w martwą naturę. Stawialiśmy w martwą naturę, żeby to wszystko jakoś udoskonalić, wydobyć ze mnie właśnie to, co potrafię. Jeździłem na plenery z panem Mirosławem. No i tak do tej pory starałem się malować jak najwięcej. Jeżeli tylko była wolna chwila, to malowałem. Uczestnicy wernisażu, którzy znają Mateusza Młynarczyka od lat, od razu dostrzegli w nim artystyczną duszę. Pamiętam dwa plenery, na których był razem ze mną. W Bieczu i w Kazimierzu. Zresztą Kazimierz to było miejsce według mnie odkryte tutaj przez nas, przez Młodzieżowy Dom Kultury, przez naszą grupę. Wtedy, gdy jeździliśmy, było tam pusto, spokojnie, wtedy nie było festiwalu w krajobrazie. Kazimierz był takim starym, zapomnianym miasteczkiem. I my, grupa Stomaszowa, między innymi Mateusz, zaczęliśmy go malować. I tam dwa tygodnie wspólnie spędzone, codziennie, pozwalały nam się poznać nawzajem. I wtedy czułem, że Mateusz ma w sobie to coś, co pozwoli mu w przyszłości zająć się plastyką, sztuką. Autor wystawy do grona członków Stowarzyszenia Amatorów Plastyków dołączył niedawno. Zaledwie od marca jest w naszej grupie bardzo ciekawe, nowatorskie prace. I cieszymy się, że przyszedł do naszego grona, wniesie troszkę nowego powiewu w twórczości plastycznej członków stowarzyszenia i w ogóle środowiska artystycznego w Tomaszowie Mazowieckim. Od 26 lipca w ramach letniego salonu artystycznego będzie można zobaczyć także wystawę prac prezeski SAP-u Teresy Dury. Okres wakacyjny dla członków Stowarzyszenia Amatorów Plastyków to czas ciekawej i wytężonej pracy. Wróciliśmy właśnie 26 z pleneru, kilkudniowego pleneru w Zakościelu. Powstało około 40 prac. Wystawa poplenerowa z Zakościela odbędzie się w czytelni Biblioteki Miejskiej w Tomaszowie w połowie sierpnia, na którą serdecznie zapraszamy. I jeszcze mam, jeżeli mogę skorzystać z okazji, to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, którzy będą mieli ochotę i okazję, może i przyjemność przyjechania na przykład do Opoczna 5 lipca w Opocznie. Odbędzie się wernisaż wystawy pani Blandyny Firuty. Jeszcze mam jedno zaproszenie. Jest to wernisaż wystawy w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie oczywiście 13 lipca o godzinie 17. Troszeczkę kontrowersyjna to wystawa, jako że dotyczy zabytków tomaszowskich cmentarzy, ale wystawa bardzo piękna przy współorganizacji z Towarzystwem Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. Wakacyjne spotkanie ze sztuką w naszym mieście zapowiada się bardzo interesująco. Wystawę zatytułowaną Spotkanie Mateusza Młynarczyka można oglądać w muzeum do 22 lipca bieżącego roku.